No to byłoby miło, gdyby szanowny pan Alicek, czy jak mu tam, był przez chwilę cichutko, ponieważ irytuje to graczy będących na tym szanownym serwerze. I to było najlepsze rozpoczęcie odcinka od czasów istnienia mojego kanału. Best weapon ever. Nie no, nabijam się. Wcale nie było takie fajne. Wow. O, super! Tak czy siak, randomowo sobie nagrywam i... Trzeba mi jest defektywo, teraz mam wszystkich wybije. To mi się podoba. Nie wiem, czy to wrzucę, ale bym to wrzucił, to tak bez przywitania, bo... Wiesz, że nagrywaj was, czy bierz. Kto powiedział, że ja nagrywam? Rzucił granata, halo? Gad rzucił granata, trzeba... Wydaje mi się, że trzeba go zabić. To tam się nie robi. A, był inny. Halo, nie detektywa się, nie strzela, halo? Uciekać, krok, was podbija, uciekajcie. Patryc, już sprawdź tego Karola. Był zdrajcą? Ja był. Okej. Okay. Ktoś jeszcze zginął. Fajnie. Ciekawe kto. Nie wiem właśnie. Ten chyba czami umarł. Nie, Chami zginął wcześniej, już Karol zabił tego Chamiego. Gdzie jest reszta w ogóle? Halo? Skąd nie mam wiedzieć? Ja widzę tylko ciebie. Ja ciebie też. No właśnie. Dekwet, przyzna się. Jesteś tym złoczyńcą, czy jak? Przecież zabiłem terrorystę Karola, który was tam zaczął wybijać na tym dachu. Tam chyba z 5 trupów leży. Ja bo wiem, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, czekaj, pewnie jest tak, że jesteście jeden albo dwóch tej tory, tylko że oni siedzą cicho, żeby ich nie znaleźć, nie? No, dlatego się nie odzywają teraz. Został Patrycjusz i Alcest. Albo ty jesteś traitorem, znaczy się zdrajcą. Bo Patrycjusz potwierdził tożsamość tamtego. Kto tu beczki przewraca? Halo, duchy, proszę przestać. A Patrycjusza nie ma. To mówisz, że kto jeszcze był? Ty, Patrycjusz i Alces zostaliśmy chyba żywi. A nie, tylko Alces. Alces jesteś? Halo, odezwij się. Czyli nie ma Alcesta. Bo Alces by się odezwał. A to znaczy, że to ty jesteś zdrajcą. Nie. Alces by się odezwał. I by powiedział, że jest zdrajcą. Weź powiedz gdzie... No weź subki w pojedynek, nie tak jak wczoraj, że mnie wybiłeś, bo nie widziałem. No wyłaś, mówię, że widzisz, gdzie jestem. Nie widzę cię właśnie, skąd ja wiesz, gdzie jesteś? Pewnie na jakimś budynku. No to skoro wiesz, to po co się ten... Nie zmuszaj mnie, żebym po ciebie przyszedł. Zdrajco. Będę zmuszał. Idź. Idź. Inocencie. Nie boję się. Ale ktoś tu ten beczkami mnie straszy. Beczki widmo. Pewnie w długi są. Dobra. Nie, jak jesteś spektatorem, możesz przejmować przedmioty. I nimi ruszać. Aha. Fajnie. No pokaż się. A nie tu na mnie snajpisz. Pokaż się. Poczekam, aż wyjdziesz za tego słupa. No to sobie poczekasz chwilę, nie? Spoko, ja mam czas. Ale zwaliłem. Brawo. Coś ci nie pykła, ja już szedłem po ciebie. Ale wyczułem cię. Na dole menu. Świetno jest. Bardzo. Dolsy. Genialno. Kto tam chce te dolsy? A zresztą da się wyłączyć obrażenia od upadku? Nie da się wyłączyć obrażenia od upadku, bo na mapie, na której nie da się tam z tego dna, że tak powiem, tutaj do góry wejść, to raczej nie. Nie miałoby to sensu. Snajperka i tamta wieża i to już jest zwykle zadowolony.
No nie, żebyś ty tam teraz siedział, nie? No nie macie się koza, się jeszcze spoko, póki jest preparing, to nikt nie dostaje obrażeń. Nie, no, tak samo. Halo, dlatego, dla traitorów, w tym budynku takim tu z tym jest ten. Fajny guzik, nie, że jak go... No, naciśnijcie go i wtedy zabijacie wszystkich innocentów. Ojejku, ale spadki. Czy innocentów będących w tym. No, no. Chciałem to klikać, że takie... Kto tam granat rzucił? Coś tu wybuchło. Dobra. Idź stąd. Pokażę ci świetną magiczną... Coś ty zrobił! Przeżyłeś chociaż? Lol, sorry Gierczak. Ale boję się, że jesteś terrorystą. Ej, nie pamiętam się na tej sikry, bo ona zabija na hito. Ten ziom jest terrorystą, ale chyba go zabiłem. Zobacz go Gierczak, możesz? Tego co leży w środku. Był terrorystą? I teraz jest taki strach, że... No to czemu zabił tego drugiego? Ich tam dwóch było, jeden drugiego zabił. Żaden z nich nie był terrorystą? Tam. A bo ten drugi był terrorystą. No który z nich musiał być, bo się strzelali w tej, na tych wieżach. A ja, wiesz jak on się nazywa? Jeden to był Gierczak, a drugi to był Punksy. A, no i Punksy był drugi, no to mówiłem, patrz, ale Gierczak kłamał, że on nie był traitorem. To może Gierczak jest w takim razie. To zrobimy tu? Sprawdźcie go. Na numerkach zmieniasz broń. Ale jeszcze jeden, kurde, aż tylu nas jest na serwerze, masakra. Ej, no ale ten na wieży jeszcze, a nie to poszedł. Zaczął on coś teraz. Mówi, że tu skapie? To ty mówisz, że tu skapie? No, nie, czemu skat? Strzelał do kogoś? Ale odej, bo ta siekiera zabija na hita. Jaka siekiera? Nie na hita, bo ja ją przeżyłem. A no sorry, no to mija strasznie mocno. Po co się, Agen? To kto siekiera, która zabija na dwa hity? Nie, jakoś się... Tak szczerze powiedziałbym, ja powiedziałbym, że go podejrzewam. Pamięć, czemu jest tu? Tam musimy poważnie porozmawiać. Życie o tym, co zapytałem. Życie, no jedynka, dwójka, trójka. Tylko, że musi się najpierw znaleźć, nie? Tylko matę. Ktoś przyzna się, że jesteś traitorem, nie? Nie jestem. Ej, zabiłem dwóch traitorów w tej rundzie, więc to by było dziwne, gdybym był. Nie mogłeś dwóch traitorów, ja zabiłem jednego. No jak? Którego zabiłeś? Zabiłem Marcesta. No, a ja zabiłem Punksy'ego i Gierczaka. Czekajcie, raz, dwa, trzy. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A żyje nas... No nie wiadomo ile. Żyje. Nie, właśnie dużo, bo pisze, bo albo by było miss in action, albo po prostu pisze terror. No właśnie nie, dopóki ktoś się nie... dopiero po chwili chyba się zmienia miss in action. Tam jest jeszcze Gandulf, ale on chyba podejrzanie nieogarnięcie biega, więc wątpię, że był traitorem. O, właśnie halo. Spadł. Prosisz teraz stąbeczkę, halo. No, tak. To chce się kiera. Ups. Nie kapłem się, o co ci chodzi, obróciłem się i strzeliłem po prostu. Ale ze mnie Bob. Przepraszam, zdrewniłem to. Aha, to się dobra, chyba się klotik nie żyje. O, będę on skał. Te dachy są takie głupie, nie? Jedyną rzecz, którą mogę teraz zrobić, to zostać beczką. Jaki fail! Pamiętajcie, jak chcesz zostać przewiązany, to kontrolujcie i klikacie na niego E. Kolo, leci oba. Mnie też chce być beczką. Nie jestem. No to spróbuj. Jak chcesz wyjść, to klikasz kontrol. Beczką. Co? Proszę. Daj. Proszę. Oddałem. Jest. Dwóch ich tylko zostało, niech się zabiją, weź kliknij jednego, bo nie ogarniają, ej.
Trzech ich zostało, nie, dwóch? I patrzą się na siebie, co za boby. Czekaj, zaraz się pozabijają. Jaki odmiennik? No wreszcie. Dziękuję. Myślałem, że nigdy go nie zabiję. A co też ten płucz one te? To jest, że jak ci się to wyzeruje, masz puste, to nie możesz przesuwać beczki. Dopiero jak to masz tam, coś tam masz, jakiś żółty pasek, to możesz wtedy tylko beczką ruszać. Jak ci się uzbiera, to możesz więcej razy naraz ruszyć, że tak powiem, nie? Aha. No, taki fajny to jest. Głupie trochę. Wow. Żebyś nie spamował, nie turlał się przez pół mapy cały czas, nie? Czy będę teraz zdrajcą? Da się zabić. Nie pogardziłbym. Dobra, szybko znajdź. Gierczak, czemu mi doń wziąłeś? Nie da się zrobić tego. Nie, dobra, chciałem się zabić. Broń potrzebujemy. Nie ma, tu mi ktoś będzie przychodził. Jesteś z tej kolei. Onda się nie zaczął, ale się przyznaj. Jestem ko... jest... Co mi patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Nie masz mniej, bądź uprzejmy, dobrze? Po tą kładkę ze... halo. No i zamknij. Dobra, to jakiś plan, nie wiem jak znaleźć coś w tej tol. Strzelam, jak będzie napadnie. Najwyżej będzie cię wkurzać. Nie, cię nie kapnął, że coś mi przez nim przeleciało. Powiem tak, Bogu. O, ktoś beczkę wysadził z dęczmutki. Źle. Dobrze. Alcest był. Karol, jakoś tak dziwnie czai. Weź go tak. Na sami go szybki wypadek. Dobra, biegnie do wszystkich, więc teraz to nie on. Nie, no, to... Proszę stąd wyjść, to nie pan na dom na przykład. Ale ze mnie troll! Skacz, no detektywuj, no. Gandalf ma się kraczy. Wstrzeliłem w beczkę, która zabiła jakiegoś typa. Punksy rzucił w was granatem. Nie wiem jakim co prawda, ale widziałem jak rzucił, ma mało HP i strzela do mnie. To jest traitor w takim razie. O, walnąłeś mnie! Gdzie jest ten bank? Tutaj jest ten, pod tą wieżą. Nie, sami zabójcie. Coś lepiej jeszcze. W sumie ja nie bez powodu noszę okulary, nie? Dobra, kupmy sobie teraz to. To jest bardzo fajna rzecz, bo mogę przez z odległości sprawdzać zwłoki. No, szkoda, że tego rady nie da się podnieść. I co to był ten? No, to będzie to a, jednak niewinny, no trudno. Pomyliłem się. Ja się włącza i wyłącza. Proszę sobie stąd pójść. To jest wieża detektywistyczna. Cześć. Cześć. Ale tam jest kot o mnie. Zobacz. Trzeba muzyczki posłuchać. Kocie, możesz sobie pójść stąd? No. Bo to jest podejrzane, że tu siedzisz ze mną w ogóle. To jest wieża detektywistyczna, więc ja tu chcę być sam. Ktoś tu przyjdzie, to jest podejrzany o bycie zdrajcą. No zabiłem już jednego właśnie, dlatego, za to, że tu przyszedł, pomimo tego, że go wyganiałem. Mogę to przyjść, bo jestem grzeczny. Nie. To jestem nie grzeczny. Sprawdźmy, czy on był traitorem. Wykop się. Otóż nie. Mów mnie słuchać, nie trudno. To są te... ofiary wojny. Nie słuchamy dalej. Ja tak mówię cały dzień. A, bo tamten leci... nie Jankard, czy jakoś tak. Tak.
dzisiaj mam jeszcze raz, serio, nie strzelaj, serio, nie jest to, ja wiem co to jest. Rzekam, że jak go zabiję, to od razu też, proszę się nudę. To. Koza, ja wiem. Nie, no po prostu tylko ciało. Kotka skrzywiła. Ja wiedziałem, że dać kod do was. Ej, może jeszcze kod do was idzie. Taki podejście. A, był terytorium koza, zaraz sprawdzimy. No, o, widzicie, chować się. No nie, no, jeszcze ktoś mi zasłonił go przez chwilę, ech. Ja bym go przyszedł. Ej, tu co w ogóle terror i tak dalej, a my ze z tym strajkiem czy coś, szukamy muzyczki. Ja myślę, że Chami to jest właśnie terrorysta. I on troluje. No właśnie. Aren pod tobą jest Patrycjusz i on się podejrzanie kampi. On tam w pokoiku siedzi na parterze. O, właśnie wyszedł drzwiami. W pokoiku? Idzie do ciebie chyba. Jest gdzieś tam przy drabince. Podejrzanie się zachowuje, bo się tam czaił ciągle. I 2 na 10, ten jest tak samo go, to tak dziwnie się zachowuje na pewno. Załatw go. Jaka wymiana ognia. Uuu, jak spadł! No ja go nie mogę sprawdzić, musisz go sprawdzić. Dobra, idę sprawdzić. Gdzie ona spadł? Tu jest. I ma sens. Cześć. Czami się widzi, czai. Tak myślałem! A nie! Ej, mogę się dowiedzieć. Lol? Idę w końcu. Pomyliłem się. RDM. Kiepski z mnie detektyw. Tak, a myślałem, że to Chami, ale to Chami zabił ostatniego zdrajcę. Mogę się dowiedzieć, może być detektyw. Ale po prostu mnie zabiłeś. Za dużo osób coś mówi, nie wiem czego ty się tam chcesz dowiedzieć. Cześć, ja wpadam. Pa. Co się dzieje? Cześć. Na toru. Nie mam pojęcia. To teraz chyba 4, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę ilu nas jest. Jak graliśmy, to chyba było 2 traitorów. Ale mniej nas było wtedy, więc... Weźmy, ktoś tam odbija dziewczyn moda, bo... Jestem traitorem. Ty? Ale Zepfyk nie zrobi nigdy openinga do CS-a. Openinga do CS-a, co? No wiem, wiem. No to my jesteśmy, Punksy i Alcest, no nie. Alcest nie wsyp nas. No nie, spadłem, ale ze mnie Bob. Jak tu się wchodzi? W tej grze powinny być apteczki w ogóle. No ja wiem, ale... No czym się uleczyć, bo ja mam 16 HP teraz. Hellstation. No Hellstation w domku jest, takim tym, tej jakby, tym sklepie. I E trzeba nacisnąć na niego kilka razy. To ja wiem. Gdzie jest ten sklep? Ej, pod czym jest ten sklep? Pokaż. Jako detektyw na C możesz kupować przedmioty. Ej, skarb. No nie. Gdzie jest skat? Zabijemy go tylko, gdzie on jest, powiedzcie. Smurf też. A co jest z tej, co? To gdzie oni są? No odpowiedz co, jak mam ich zabić, jak ich nie widzę w ogóle. Gdzie, czemu nie poszedłem na wieżę, kim jestem? Aha. Ej, chyba jeden też jest zabijany, jednego też teraz. Ale ktoś mówi, że Smurf jest, to gdzie, kto widzi Smurfa? Nie wiem, widziałem, że... No nie widać go. Zabiłem go. Jaki jest chyba jakiś sklep, który jest zbudowany? Bo ja patrzyłem jak raz grałem, to przez przypadek jakiś jest na jakiś przeciw i otworzył mi się chyba jakiś sklep z broni.
Nie, na C masz sklep z bronią, ale to chyba tylko dla detektywa i dla zdrajców, nie wiem. No nie, to tylko dla tych. No jak klikam T i nic nie działa. C, nie T. C jak czami. C? A, to nie mam nic. No, czami nie wie. No to lipa. Czami kto cię zabił? Właśnie. Pewnie mnie. Ale pewnie mnie nie żyje. Kto ubił? Kto się skinął? Kto się, ktoś strzelał. A jeszcze smak, ten, czyli, ten że jeszcze jedna osoba, nie? Przejście, halo. W wózku proszę wyjść. No jeźdźmy tak, no Patrycja, dawaj. O, wózek mnie prześladuje. Ej, on mnie prześladuje, ten wózek. No bo ktoś ma ten, nie, ducha i tym wózkiem by może sterować przecież. No masz to wszystko, gdzie ty jesteś? Zekwiryt jest na wieży, zdrajca, strzelił we mnie. O matko. Zabijcie go dzienny, bo... Ja to... Ma ktoś, ma ktoś, ma nie mogę znać, ja ktoś ma snajperkę. Zekwiryt jest... Tak, jest jego ulubione miejsce, no. Broń jest... O, nie spłukajmy... Tam 16 jest tutaj mniej celny. Karol, wstajesz. Ja go nie trafię. Ja go nie trafię. Ja też go nie trafię. Ale... No bo gdzie on jest, no? Ty na mnie wiesz, gdzie ja jestem? To nieźle. Nie, zostaw mnie. Karol Lidża. Wcale cię nie widzę. Skądże znowu? To jest... No weźcie przez nie fajcie, no. Drzewem. Co? Jesteś drzewem? Za oknem się chowam. Za beczką się chowam. Lol. Nie widzisz mnie. Tylko że on odwraca uwagę chyba. Ja sobie zmienię magazynek. O, przestańcie się panowie, won. Teraz go zabić. Nie zabijemy go. Zablokowali nas. Kurde. Co to było? O matki. Weź przyjdź do... Nie. A ty wyjdzie teraz. Nas przyjdzie. Ktoś, czy ktoś tam z włokami jeszcze majtał przed chwilą? Czy mi się odbywało? No, trzeba było wyjść stąd. Trzeba wejść, gdzie ty jesteś. Cały czas w tym samym miejscu. O, tam była beczka, Jesus! Jasny gwint, mało brakowało, żebym w tą beczkę strzelił, ale to by była bieda. To jest zapis, nie? Ilu was jest tutaj? Zobacz, bliżej gdzie jesteś, ale nie mówię tutaj. Zlokalizuj snajperkę. Snajperki są gorsze niż w Global Offensive, lol. No nie, koniec magazynka, ale bieda. Woohoo! Kto tam został? Patrycjusz? Byłaś. Cepodo nie. Tak jakby, ale wiesz, że ty musisz mnie zabić, bo inaczej przegracie, nie? A ja zabiłem trzech twoich kolegów, a ciebie nawet nie zobaczyłem. Czyli kampisz gdzieś. Jak ostatni Bob. Nie, skądże? Wcale. Przytulam przedmioty, lol. No tak, tylko że kampił jak bot.